Ksiądz przyjął kopertę i się zaczęło. Nigdy więcej nie otworzy mu drzwi. Dla każdego katolika naturalnym odruchem powinno być przyjęcie księdza w ramach wizyty duszpasterskiej. Niestety, czasem takie spotkania czynią więcej złego niż dobrego i na długo zniechęcają do kontaktów z Kościołem. Tak właśnie było w przypadku czytelniczki portalu gazeta.pl. Kobieta, choć zdaje sobie sprawę, że stanie się obiektem plotek sąsiadów, nie zamierza otworzyć drzwi kapłanowi. Nie po tym, co odwalił w zeszłym roku, zapiera się. Wizyta duszpasterska jak z horroru. Czytelniczka portalu gazeta.pl zdecydowała się napisać list do redakcji, w którym zaznaczyła na wstępie, że tradycję przyjmowania księdza w ramach corocznej wizyty duszpasterskiej wyniosła jeszcze z rodzinnego domu. Właśnie dlatego nie wyobrażała sobie, by nie kontynuować tego zwyczaju, gdy sama założy rodzinę. Nie wyobrażała sobie jednak także, że zostanie potraktowana w tak podły sposób. Jak tłumaczy kobieta, szok był o tyle duży, że przez wiele lat była bardzo blisko z Kościołem. Chodziła na niedzielne msze, uczestniczyła w świętach, nosiła wianki do poświęcenia, a nawet śpiewała w chórze. Tym większym ciosem było to, co wydarzyło się w ubiegłym roku. Skandaliczne zachowanie księdza po przyjęciu koperty. Z listu dowiadujemy się, że wizytatorem w domu jego autorki był sam ksiądz proboszcz. Oczywiście, nie obyło się bez tradycyjnej koperty. Po niej kapłan przeszedł do dość konkretnej rozmowy. Kiedy ślub mieliście? Już 5 lat. A kiedy dzieci? Mam nadzieję, że wy nie z tych oświeconych, co to myślą tylko o swojej wygodzie i nie zamierzają sobie psuć planów dzieckiem? Wiecie, że posiadanie potomstwa to obowiązek każdego człowieka, katolika? Obowiązek miał strofować domowników duchowny. Gdy kobiecie udało się w końcu dojść do słowa, wytłumaczyła księdzu, że wielokrotnie próbowała zajść w ciążę, a gdy w końcu wydawało się, że zostanie mamą, doszło do poronienia. Już nawet łóżeczko zamówiliśmy, ale Bóg widocznie chciał inaczej. Byliśmy z mężem na skraju załamania psychicznego i nie wiem, jakim cudem udało nam się z tego w miarę otrząsnąć, wyznała. Traumatyczne spotkanie było ostatnim. Początkowo ksiądz zdawał się być nawet poruszony trudnymi doświadczeniami parafianki i jej męża, ale nie trwało to zbyt długo. Okazało się bowiem, że kapłan jak z rękawa sypie wątpliwymi poradami i zarzuca małżeństwu, że za mało się modliło, za to wiele grzeszyło. Jak to usłyszałam, to serce mi stanęło. Takie słowa od księdza? Gdzie empatia? Gdzie współczucie? Gdzie jakieś słowo pocieszenia? Kropka. Na koniec jeszcze zrzucił na nas bombę, że z jednym się nie udało, ale trzeba próbować, żeby spełnić katolicki obowiązek, przekazała zbulwersowana czytelniczka. Podczas gdy kobieta z trudem otrząsała się z szoku, jej mąż nie czekał z reakcją i postanowił uciąć zmierzającą w coraz gorszym kierunku rozmowę. Żegnam, w przyszłym roku proszę liczyć na datki od bardziej przykładnych katolików, rzucił do księdza i pokazał mu drzwi. Właśnie dlatego autorka listu nie zamierza w tym roku przyjmować księdza. I choć wie, że może spotkać ją za to sąsiedzka infemia, nie zamierza zostać po raz drugi tak mocno upokorzona.